Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rysunek techniczny służący do prezentacji i opisu obiektu zgodnie z przyjętymi polskimi, europejskimi lub międzynarodowymi normami może być wykonany komputerowo bądź ręcznie za pomocą przyborów i materiałów kreślarskich. Wykonanie rysunku technicznego ręcznie wymaga użycia określonych narzędzi i przestrzegania konkretnych zasad, tak aby był on czytelny i spełniał przyjęte normy. Do podstawowych i najważniejszych rodzajów rysunków należą widoki, rzuty, przekroje i schematy. Widok przedstawia zewnętrzne, widoczne kształty przedmiotu. Rzutowanie polega zaś na sprowadzeniu poszczególnych punktów rysowanego przedmiotu na płaszczyznę rzutów. Kolejnym rodzajem rysunku jest przekrój obiektu, który powstaje poprzez przecięcie go wyobrażalną płaszczyzną przeprowadzoną przez odpowiednie szczegóły, odrzucenie w myśli części znajdujących się przed płaszczyzną cięcia i narysowanie rzutu części pozostałej. Ostatnim z podstawowych rodzajów rysunku jest schemat, który służy do przedstawienia w uproszczony sposób zasady działania urządzenia lub instalacji. Jest on stosunkowo łatwy w wykonaniu i prostszy w odczytaniu w stosunku do pozostałych rysunków. Rysunek techniczny wykonuje się na arkuszach papieru, których wielkość jest znormalizowana i ma ściśle określone wymiary. Podstawą określania formatu arkusza jest szereg i oznacza się go dużą literą. W każdym szeregu największy arkusz oznacza się cyfrą 0. Następny format arkusza w szeregu jest połową wielkości poprzedniego i oznacza się go cyfrą zwiększoną o 1. Tak więc następnym formatem po A0 jest A1, a po nim A2 itd. W rysunkach technicznych używa się wielu różnych linii, między innymi stosuje się 3 ich grubości. Generalnie w rysunkach technicznych stosuje się następujące rodzaje linii. Linia ciągła bardzo gruba, linia ciągła gruba, linia ciągła cienka, linia kreskowa, linia punktowa gruba, linia punktowa cienka, linia dwupunktowa, linia falista cienka, linia zygzakowata. Omówienie znaczenia poszczególnych typów linii zostało zamieszczone w treściach dydaktycznych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.